Dzień dobry kochani, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na 7 dni, 7 stylizacji, ale takich realistycznych, codziennych, co faktycznie nosiłam przez cały tydzień. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, już dawno nie było, także zapraszam do oglądania. Poniedziałek, zaczynamy od wygodnego stroju dnia. Duża, oversize'owa bluza z Zary plus leginsy zwykłe, czarne, klasyczne. Lubię tą bluzę za to, że jest właśnie taka większa, oversize'owa, ale też jest przyjemna, także wygodnie siedzi się w niej w domu. Pasuje właśnie do leginsów, ponieważ jest dłuższa, no i ma przyjemny materiał. Bardzo podoba mi się w ogóle jej kolor, jest taki w miarę stonowany. Jeśli chodzi o biżuterię, to mam na sobie naszyjnik serduszko i do tego kolczyki. Podlinkuję Wam stronę w opisie pod filmem, zresztą jak wszystkie rzeczy w filmie, postaram się albo napisać skąd są, albo Wam podlinkować. We wtorek tutaj moja ostatnio ulubiona bluza w paski biało-zielone z Reserved. Niestety muszę przyznać, że troszeczkę się zmechaciła po kilku, no tak trzech, czterech praniach już było widać takie kuleczki, ale uwielbiam te kolory biały z zielonym, no i do tego taki delikatny, dosłownie różowy pasek pomiędzy. Bardzo fajnie ona wygląda, mam nadzieję, że bardziej się już nie zmechaci. I do tego biżuteria, ta, którą widzieliście już wcześniej, plus naszyjnik taki z kamienia, bardzo go lubię, w ogóle fajnie wygląda. No i taka luźna stylówka po domu, leginsy i bluza. Środa. Tutaj w końcu wyszło trochę słońca, więc stwierdziłam, że muszę udać się na spacer, więc założyłam sweter z Zary, to jest ten w paski, bardzo go lubię, jest takiego konkretniejszego materiału, cięższy, grubszy i daje naprawdę ciepło. Do tego znowu czarne leginsy klasycznie, na to narzuciłam płaszcz z Zary, jego kupiłam na wyprzedażach, no i mam do tego jeszcze torebkę z marki Bigordi, to jest Lady B Mini. Pytacie mnie często o te torebki, bardzo polecam, ja jestem z niej zadowolona i myślę, że kupię sobie jeszcze jakiś kolor. No i do tego moje ulubione buty z Ryłko, bardzo wygodne, więc tak prezentuje się strój dnia w środę. Bardzo lubię w ogóle połączenie tego płaszcza i tego swetra z Zary, jakoś tak podoba mi się ta kolorystyka. Czwartek postawiłam na jeansy, jakoś tak dawno nie nosiłam, więc stwierdziłam, że tym razem będą jeansy i bluza z Bershki. Jest to taka większa bluza, ale ma całkiem dobry skład, bo jest tam dużo bawełny, więc naprawdę daje ciepło. No i to są jeansy z Reserved, już sprzed kilku ładnych lat, ale uwielbiam je, bo są takie, wiecie, skinny, ale z wysokim stanem, są naprawdę elastyczne, więc wygodnie chodzi się w nich na co dzień, ładnie podkreślają pośladki. No i często nie pytacie, jak mam je na sobie, niestety chyba nie są już dostępne, numer mi się już sprał ze spodni referencyjny, więc nie podpowiem Wam, ale może uda mi się znaleźć podobne na stronie, to Wam podlinkuję. No i z biżuterii ten sam naszyjnik i kolczyki serduszka. Piątek, piąteczek, piątunio. W piątek jak otworzyłam szafę, to spojrzała na mnie ta marynarka. Bardzo ją lubię, w ogóle wypatrzyłam ją w H&M-ie na jakiejś promocji, więc założyłam najpierw taką właśnie białą, zwykłą bluzkę z mango. Ona jest bardzo fajna, ma taki właśnie marszczony rękawek, więc biała bluzka, czarne spodnie i na to marynarka. Ja bardzo lubię marynarki, mam ich kilka i muszę zdecydowanie nosić je częściej, bo naprawdę je lubię. W tej jedynej, co mi nie pasuje, bo ona jest przepiękna, ma przepiękny kolor i tak dalej, ale niestety ma no takie długie rękawy, ja wolę, kiedy one są marszczone albo 3/4, więc tutaj mój trik, który Wam już kiedyś pokazywałam, czyli gumka do włosów. I tą gumkę zakładacie na rękaw, podwijacie rękaw do góry, chowając gumkę pod materiał i w ten sposób macie podwinięte
fajnie rękawy marynarki i możecie je po prostu dostosować wedle uznania. Uwielbiam ten trik, stosuję zawsze przy tej marynarce, chociaż pewnie mogłabym ją gdzieś tam przerobić u krawcowej, ale no to tak mi się po prostu sprawdza. No i co, bardzo lubię taką stylizację prostą, bo jednak biała koszulka i czarne spodnie, ale ta marynarka jakoś tak uzupełnia to wszystko w fajny sposób. Te spodnie z dziurami są z Topshopu, z tego co mi się wydaje, pisaliście mi, że Topshop już zakończył działalność. Ja pamiętam, że kupowałam te spodnie na Zalando, już te dziury się powiększyły i wydaje mi się, że te spodnie, znaczy nadają się jeszcze do noszenia, ale wiecie, przydałoby się kupić jakieś nowe, natomiast lubię bardzo ich długość. No i tutaj kolczyki, te same, biżuteria ta sama, jeśli chodzi o bransoletkę, tą z kuleczkami, to ja ją dostałam od mamy, nie mam pojęcia skąd jest. I sobota, no to tutaj mam koszulkę z Adidasa, uwielbiam ten kolor, naprawdę zielony, to jest mój kolor. Kupiliśmy z Kubą sobie takie same koszulki w tym sklepie Pick and Klockenberg, chyba on się nazywa, nie pamiętam dokładnie, jak to się wymawia, natomiast te koszulki są świetne. No i sobota, luźny outfit, coś wygodnego, porządki w domu i tak dalej, więc postawiłam na leginsy i właśnie na taki t-shirt, jednak przy weekendzie, przy sprzątaniu, odkurzaniu. Ja lubię takie wygodne opcje. No i później szliśmy na imprezę urodzinowo-parapetówkową, więc zmiana stylizacji wieczorem, taki dodatkowy strój dnia można powiedzieć, to ta sukienka z Reserve. Bardzo ją lubię, jest taka zielono-czarna, na to płaszcz z Zary i do tego torebka Fabiola. Też mnie często o nią pytacie, czy polecam, jak się sprawdza. Ta i Bigordi to są moje ulubione torebki, naprawdę w tą Fabiolę również dużo rzeczy zmieścicie. Wydaje się, że ten kształt jest taki, wiecie, mało pojemny, ale jednak do tej torebki troszeczkę rzeczy wejdzie. I do tego buty jeszcze z Lasockiego i przechodzimy do niedzieli i w niedzielę już coś wygodniejszego, dresik, wiecie, na luzie. To jest taki zestaw, który w sumie nawet nie wiem, czy jest zestawem, w każdym razie jest to bluza i spodnie dresowe z H&M-u. Ja to po prostu kiedyś wypatrzyłam na stronie i stwierdziłam, zamawiam, zobaczymy, czy będzie pasować kolorystycznie i to się kolorystycznie zgrało. Są to zwykłe, ale bardzo wygodne spodnie dresowe z wysokim stanem i to, co ja bardzo w nich lubię, to to, że mają ściągacz na dole. Ja naprawdę uwielbiam ściągacz w takich spodniach dresowych. No i do tego również szara bluza bez kieszeni, ale z kapturem. Jest to naprawdę bardzo wygodny dresik, nic Was nigdzie nie ściska, a dodatkowo one nie są za grube. Jeśli nie lubicie, wiecie, takich zbyt grubych, zbyt mięsistych materiałów, w których się grzejecie, no to w tym się na pewno nie zgrzejecie, także polecam. I to już tyle, jeśli chodzi o 7 dni, 7 stylizacji. To by były wszystkie codzienne stroje dnia z tego tygodnia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, która stylizacja najbardziej, czy może coś sobie wypatrzyliście. No ja nie ukrywam, że bardzo lubię tą zieloną koszulkę z Adidasa, ale tak naprawdę wiele z tych strojów dnia noszę regularnie. Dajcie znać, czy chcielibyście częściej takie filmy, czy może powtórzymy coś takiego wiosną. Może uda też mi się coś nagrać na zewnątrz, jak już będzie tak przyjemniej, wszystko zakwitnie, będzie słonecznie, cieplej. Także dajcie znać w komentarzach, a tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. No i zapraszam Was również do kliknięcia w dzwoneczek, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!